prowadzimy taką akcję, że jeśli ktoś ma rower zalegający w piwnicy czy gdzieś w garażu, to żeby do nas przyprowadził. My ten rower uruchamiamy w okresie zimowym, przygotowujemy go do jazdy i w okresie wiosennym przekazujemy to szczególnie dla dzieci lub tam dla jakichś może rodzin, ale cała akcja jest dla dzieci z domu dziecka. Na dzień dzisiejszy jest przygotowane rowerów 42. W tamtym roku była pierwsza akcja, która była 28, także akcja idzie do przodu. Klienci są jakby mieszkańcy Białej Podlaski i okolic ze wszystkich wiosek, takich przyległych. Są zainteresowani i chętnie te rowery oddają, żeby ktoś z nich korzystał i jeździł dalej. To są rowery, które przekazali mieszkańcy Białej Podlaski i wszystkich wiosek za darmo. I też są za darmo przekazywane do dalszego użytkowania. W tamtym roku żeśmy mieli 28 rowerów, w tym roku mamy 42. I ta akcja będzie dalej poszerzana. Następny rok też robimy taką akcję, także jak ktoś ma rowery dzisiaj, może jutro przynieść. Także akcja przyjmowania rowerów jest cały rok. A wydawanie jest raz na wiosnę w roku. No to otrzymaliśmy telefon tutaj ze sklepu rowerowego. Jest organizowana akcja, możemy dostać rowery. Tutaj dwa mają być dedykowane właśnie paniom Juchimiuk. Siostry pochodzą z gminy Tuczna, są naszymi uczestniczkami środowiskowego domu. Dziewczyny są w trudnej sytuacji, kiedyś spalił się im dom, teraz mieszkają nas w ośrodku. I jeszcze dwa rowery są przeznaczone tak typowo na ośrodek. Czasami organizujemy rajdy rowerowe, więc na pewno się przyda. To czasami trzeba podjechać do sklepu na miejscu, także rower zawsze się przyda. Do tej pory rower posiadałam czy nie posiadałam? Brakowało go? Brakowało. Gdzie bym podróżowała tym rowerem po tym międzylesie? Na wycieczki, do babci lub no, do cioci. Czasami po zakupy do sklepu. Po zakupy do sklepu, tak. Umiem jeździć rowerem? Umiem. Od ilu lat? Mnie kolega nauczył rowerem jeździć. Rower jest potrzebny? Potrzebny na rajd. Na rajdy. Wiosna to jest dobry okres na to, żeby rowerem jeździć, prawda? Tak. Jak to się stało, że trafiliście tutaj dzisiaj do Białej Podlaski? Przyznam się, że z uwagą śledziłam tutaj działania pana Marka, który właśnie organizował już wcześniej taką akcję. Zauważyłam je w mediach, wiadomo, w prasie, w portalach społecznościowych i zwróciłam się z taką prośbą, czy również można by było rozszerzyć troszeczkę na teren naszego powiatu osickiego. Pan Marek tutaj bardzo przychylnie jak najbardziej do tego pomysłu podszedł, także 10 rowerów trafia do ośrodka szkolno-wychowawczego do Łosic. Dzieci są objęte specjalną opieką. Wyjątkowe dzieciaki, także one skorzystają z tego na pewno. Są organizowane różne rajdy rowerowe. Wspaniali wychowawcy. Chcę tutaj podkreślić, że to jest dla dobra i rozwoju dzieci. Także ja bardzo dziękuję za tą akcję, bo to służy przede wszystkim dla dzieci. Pan Piotr Malesa, dyrektor Domów Dziecka w powiecie bialskim, ośrodków dla dzieci. Pan Piotr teraz wybiera rowery. Dlaczego żeś akurat ten rower żeś wybrał? Komu on będzie? No, myślę, że chętnych będzie, bo jest dosyć masywny, dobry. Wygląda na bardzo dobry sprzęt. Myślę, że chętnych do jeżdżenia będzie na nim sporo. Co sądzisz o akcji? Akcja jest super, bo to jest akcja już po raz drugi. Co się nie da wyrzucić, to się zregeneruje. No i tutaj chwała organizatorom za taką akcję, bo oprócz tego, że pożyteczne, to i przyjemne. Dzieciaki, Maniak i we wszystkich innych twoich ośrodkach lubią jeździć na rowerach? Oczywiście, że lubią. No, to jest jedna z form spędzenia wolnego czasu, tak? Więc czy to ma być piłka, czy inna forma, czy rower, to jest zawsze jakaś atrakcja, ale to jest jeszcze możliwość przemieszczania się gdzieś, prawda, w inne miejsce, zwiedzania okolic i tak dalej. A one wiedzą, że z tym prezentem dzisiaj do nich przyjedziesz? Nie, nie wiedzą. To będzie niespodzianka. Tak, tak, tak. To już czuję, że to będzie pisk i wisk. No już zajedziemy na pewno. Piotr, ile tych rowerów trafi do was? W sumie na dwie placówki dostaliśmy 15 chyba rowerów. Rezerwować, wybrać, bo to była szybka akcja. No i w Manie i w szachy w tym roku. W tamtym roku było Komarno, Janów, w tym roku szachy, Manie. Plus dzieci z Ukrainy, więc też będą jeździły. Gratulujemy, także pakuj, bo ci najlepsze zaraz zabiorą. Zaznaczone, mam nadzieję, że nikt mi nie zabierze, ale...